spotkamy się. Myśmy się w studiu spotkali na jesień, właściwie, czy nawet, już nie pamiętam, w 83 roku i powtarzaliśmy te piosenki, które były w wersji mono, na tę płytę dziesięciolecia. No i tak od słowa do słowa, tam zresztą też była mediacja Jurka Janiszewskiego. No i połączyliśmy się, no i od tego czasu gramy bez przerwy, bez żadnych breków do dnia dzisiejszego. Takim dużym wydarzeniem był któryś was wyjazd do Stanów, prawda? O, myśmy przez wiele lat jeździli tam dosyć często. Myśmy właściwie od 87 roku do 94 byli tam co roku i byliśmy dwa razy po rok siedzieliśmy tam. Także Stany pozwoliły nam przede wszystkim przetrwać. Tutaj był taki okres dla muzyki i tego trudny. No i ze względu na transformację to wszystko się, prawda, przebudowywało. Także to wiadomo, że przy tego typu sytuacjach to tak zwana kultura czy tego typu rzeczy to idą na bok. Ludzie mają ważniejsze sprawy na głowie. Także ta Ameryka nam rzeczywiście pozwoliła przetrwać ten taki okres trudny i w 92 roku nagraliśmy taką płytę Cisza, która ponownie pozwoliła nam zaistnieć na rynku. Na tej płycie zresztą słychać, że myśmy posiedzieli trochę za granicą, bo jednak jest ona zupełnie stylistycznie trochę inna. Zresztą uważamy ją za bardzo dobrą płytę do dziś. I od tego się zaczął jakby taki szybki powrót na antenę. No i w 97 roku nagraliśmy płytę Nic nie boli tak jak życie, takie tango, milion sprzedanych egzemplarzy oficjalnie, nie mówiąc tych na targach i straganach. No i to na pewno pozwoliło nam prolongować dalej tą naszą dużą popularność. Powiedz mi, co uważasz za swój największy sukces? Jaką piosenkę? Co jest tak numer jeden? Ciężko. To jest, nie masz takiej ulubionej, którą uważasz? Jednej nie. Mam kilka ulubionych, ale one i każda z nich zupełnie z innego okresu. Ja myślę, że największym naszym sukcesem jest to, że gramy tyle lat i z jakimś, powiedzmy, sukcesem i komercyjnym, i artystycznym. Także to jest szalenie istotne. A czy cenisz jakąś piosenkę bardzo? Ciebie osobiste nie, jest jasne. Ale taka, która nie zdobyła dużej popularności. Ojej, tak. Jest bardzo wiele piosenek, które nam... Na przykład jest taka piosenka na płycie Nic nie boli tak jak życie, czyli tam, gdzie było tango. Wieża Babel. To jest przepiękna piosenka z genialnym tekstem, ale no niestety to jest tak, że jeżeli jest jakiś taki mega hit, to on właściwie przykrywa resztę. Tam na tej płycie zresztą było kilka jeszcze bardzo dobrych piosenek. Ale tak to jest, że jedna taka wielki przebój to niestety inne przyćmy. I było takich piosenek bardzo wiele, na przykład z pierwszej płyty Pieśń Niepokorna, która jest rewelacyjną piosenką i tekstowo tak. Także niestety ja nie ukrywam, że mnie się często zdarzało, że piosenki, które mnie bardzo odpowiadały lub wydawało mi się, że to będą przeboje, tym przebojami nigdy nie były. I, słuchaj, jak radzi się sobie w tej chwili wygląda sytuacja managementu Butki Suflera? Kto się tym zajmuje, kto kieruje? No, to duża grupa, czy to jest jedna osoba? W sumie dwie. Dwie, czyli nie za wiele. Nie. To od wielu lat, od ponad 20 lat prowadzi nasz perkusista Tomek Zeliszewski. Ma jeszcze do panią księgową, która także... Ona ma więcej zadań. Nie tylko jest księgową, ale także bardzo wiele. Także taka wielozadaniowa pani księgowa. I to jest wszystko. Tych dwoje ludzi właściwie obsługuje wszystkie nasze sprawy związane i z koncertami, i z różnymi rzeczami. Także to nie ukrywam, to jest szalenie ciężkie i poważne zadanie, bo to nie jest takie proste. Słuchaj, co powiesz na temat internetu?
Cóż, no tu nic nie można powiedzieć. Internet wiesz, do czego piję. Internet jest dobrodziejstwem i tutaj dyskusji nie ma. To, co przyniósł internet wszystkim, okazuje teraz właściwie każdemu człowiekowi, czy starsi, ci młodzi i tak dalej, to jest zupełnie poza dyskusją. Natomiast są pewne aspekty internetu, które dla nas, ludzi, którzy tworzą różne rzeczy, no umówmy się, to nie jest własny internet w wydaniu naszym krajowym. Bo te wszystkie problemy dotyczą nie tylko muzyków, ale przede wszystkim filmowców. Nie mówię już oczywiście o programowaniu komputerowym, to jest już prawda. I te wszystkie rzeczy, no to jest dla nas ogromny minus internetu. Fajny film wchodzi na ekrany za tydzień, prawda? A to do jutro go zobaczę, nie? No proszę, no, sam nie musimy nic tłumaczyć. Podobnie jest z piosenkami, podobnie jest ze wszystkim. No i to też niestety spowodowało, że właściwie rynek muzyczny skurczył się w sposób niewiarygodny. Niewiarygodny, ponieważ tak jak mówię, jeszcze lat temu 8 myśmy sprzedali płyty Balszyskich 400 tysięcy, nic nie było tak jak się milion w obrębie. A w tej chwili złotą płytę dostaje się za 15 tysięcy. Także wtedy była złota płyta 150 tysięcy, czyli właściwie nakłady spadły 10-krotnie. Tego poza Polską nigdzie nie ma, czyli w Stanach także spadły nakłady, bo tam ta cała historia internetowa też się dzieje, ale tam to wszystko jest jednak bardzo mocno pilnowane. Były 2 czy 3 spektakularne procesy z ogromnymi odszkodowaniami od ludzi, a wiadomo jest, że w Stanach prawo jest precedensowe, także w momencie, kiedy w Teksasie pani dostała 270 tysięcy dolarów za ściągnięcie chyba 8 piosenek i niezapłacenie za to, to wchodzi w całe i koniec, i to się zabawa kończy, prawda? A u nas, owszem, prawdopodobnie jest to możliwe, tylko każdy musiałby indywidualnie w każdej sprawie wychodzić, no to przecież jest niemożliwe wszystko, prawda? No w związku z tym trwa taka w sumie zabawa między internautami a twórcami. No i niestety twórcy przegrywają z kretesem. No i teraz myślę, że musi jakieś rozwiązanie. Ja też tak myślę. Bo postępu z jednej strony nikt nie zatrzyma. Nie, absolutnie, tutaj nie gadamy. To internet jest absolutnym dobrodziejstwem. I tutaj to bez... Być może jakieś formy, po prostu chociażby nawet sprzedaży muzyki przez internet jest, ale, są możliwe, ale prawda? Oczywiście, że są. Natomiast niestety u nas jest tak jednak świadomość w ogóle generalnie u nas tego, że ściąganie i używanie tych rzeczy jest, no krótko mówiąc, złodziejstwem. To nie jest tak, jak się... Bo jest taka forma wymiana plików. To jest to wszystko taka zabawa słowna. No, ludzie sobie nie zdają sprawy, że my z tego żyjemy. Jeżeli oni będą to robić, to my po prostu nie mamy, musimy się zająć inaczej tym wszystkim. Stąd też sprzedaje się płyty z gazetami, w takiej transakcji wiązanej. To jest właśnie po to, że nie można sprzedać tej płyty w sposób normalny w sklepie. Więc są te wszystkie tak zwane inserty, cuda na kiju, ale niestety, tak to jest, my też musimy jakoś żyć i w związku z tym musimy szukać rozwiązań, które ominą tę sprawę. No są to pewne bolączki, przecież to rzeczy przyjemniejsze. No, mieliście koncert, dzisiaj mamy poniedziałek, czyli przedwczoraj, prawda? Gościliście w Nałęczowie, czemu tak. Nie w Lublinie?